Jak tu żyłem, chciałem stąd wyjechać. Jak wyjechałem, to ciągle chciałem wracać. Mordo, nie wyobrażasz sobie, ile pięknych rzeczy się tu wydarzyło. Wiem, że może na to nie wyglądać, ale zaufaj mi. Każdy tu miał swoje dramaty. W domu, w szkole, na osiedlu. Pamiętam, jak suszyliśmy zioło w piwnicy. W naszej klatce mieszkało 3 policjantów i chyba udawali, że nic nie widzą. Całe szczęście, bo nie byliśmy złymi dzieciakami. Po prostu szukaliśmy siebie w tym małym mieście. Mieście wzlotów i upadków. Każdy próbuje na swój sposób. Niektórzy chcieli być piłkarzami, inni marzyli tylko o porządnej pracy i spokojnym życiu. Ja chciałem, by Świebodzin kojarzył się z czymś innym niż największa na świecie figura Jezusa. Szczególnie, że poza pielgrzymkami co weekend zbierały się tam grupki młodych ludzi i na pewno nie po to, żeby się modlić. Żeby to zrobić, musiałem być ponad to. Wiesz, jak palma na blokach.